Historia dzieje się na naszych oczach. Rozmiary rosyjskiej agresji na Ukrainę wywołały szok wśród światowej opinii publicznej. Czy można było to przewidzieć, a przede wszystkim, czy można było tego uniknąć? Jakie wnioski z tej sytuacji płyną dla Polski? Czego uczy nas w tej sytuacji historia, która przepracowała już wiele podobnych scenariuszy? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Wojna na Ukrainie wcale nie zaczęła się w lutym 2022 roku, ale 8 lat wcześniej. Pamiętajmy też, że w 2008 roku państwo Putina zaatakowało Gruzję. Mimo to, przez te wszystkie lata, Zachód jakby przymykał oczy na kolejne akty łamania prawa międzynarodowego. Widząc tą bierność, Rosjanie pozwalali sobie na coraz więcej. Ale to powinno nam coś przypominać. W latach 1937-1939 państwa zachodnie prowadziły wobec Niemiec politykę appeasementu. Wobec coraz śmielszych żądań III Rzeszy Francja i Wielka Brytania wykazywały się uległością, naiwnie myśląc, że w ten sposób zapobiegną wojnie. Premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain, powracając z konferencji monachijskiej, gdzie dokonano podziału Czechosłowacji, powiedział: "Przywożę wam pokój." Historia brutalnie zweryfikowała te słowa, kiedy niecały rok później Niemcy napadły na Polskę. W tym kontekście jeszcze bardziej groteskowo brzmią słowa prezydenta Macrona, który kilkanaście dni temu powrócił z misji dyplomatycznej do Moskwy i ogłosił swoim wyborcom, że zagwarantował pokój w Europie. Oczywiście historia nigdy nie powtarza się jeden do jednego. Obecnie Zachód wprowadza kolejne, coraz ostrzejsze sankcje, a na Ukrainę wysyłana jest broń i amunicja. Przypomina to sytuację Polski z 1920 roku i, jak określił to profesor Andrzej Nowak, pierwszą zdradę Zachodu. Bowiem mimo wsparcia, ówczesne mocarstwa nie zrobiły wszystkiego, by zatrzymać bolszewików, a nawet poniekąd przyczyniły się do wzrostu potęgi Czerwonej Rosji. Nie możemy zapominać przecież, za czyje pieniądze Rosja prowadzi obecną wojnę na Ukrainie. Przez wiele lat znacząca część państw europejskich, na czele z Niemcami, uzależniła swoje gospodarki od dostaw rosyjskich surowców. Środki finansowe, jakie z tego tytułu otrzymywała Rosja, szły na zbrojenia i opłacanie zachodnich polityków. W ten sposób Zachód stawał się zakładnikiem polityki Kremla. W konsekwencji przyzwyczajony do wygód i taniego gazu świat Zachodu ma problem, by zdobyć się na poświęcenie niezbędne do zatrzymania Rosji. Być może w Berlinie, Paryżu, Rzymie czy Madrycie wielu ma jeszcze podobne zdanie o Ukrainie jak w 1938 roku premier Chamberlain o Czechosłowacji. To straszne, dziwaczne, niesamowite, że mielibyśmy kopać rowy i zakładać maski gazowe z powodu kłótni w jakimś dalekim kraju między ludźmi, o których nic nie wiemy. A co ta sytuacja oznacza dla Polski? Jeżeli Rosja podporządkuje sobie Ukrainę, to niestety wrócimy do czasów międzywojennych, kiedy niemal na całej długości ściany wschodniej graniczyliśmy ze Związkiem Sowieckim. Sytuacja teraz jest o tyle lepsza, że Rosja nie ma jak na razie żadnych roszczeń terytorialnych wobec Polski, choć niewykluczone, że zacznie się domagać lądowego połączenia między Okręgiem Królewieckim a kontrolowaną przez Rosję Białorusią. Nie łudźmy się jednak, że napadająca na inne kraje, stosująca groźby i szantaże Moskwa będzie utrzymywać z nami normalne relacje. Spodziewajmy się prędzej powtórki z XVIII wieku, kiedy państwo carów, wykorzystując swoją siłę militarną, wymuszało na nas kolejne ustępstwa. Formalnie Rzeczpospolita ciągle była państwem niepodległym, ale żadne kluczowe decyzje nie mogły zapaść bez zgody Rosji. Bardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że Ukraina będzie dla Rosji drugim Afganistanem. Wojna będzie trwała jeszcze długo, a państwo rosyjskie będzie tu tracić siły, środki, ludzi. A my zyskamy czas. Cenny czas, aby wzmocnić swoje państwo i w przyszłości być odpornym na działania Rosji. Nie możemy być jak nasze elity z XVIII wieku, które zbyt późno zrozumiały, że musimy mieć silną armię, by oprzeć się rosyjskim zakusom. Wtedy ten błąd skończył się dla nas rozbiorami i utratą państwa na 123 lata. Obecnie taki scenariusz wydaje się abstrakcją, ale taką samą abstrakcją jeszcze do niedawna było to, co dziś obserwujemy na Ukrainie. Ukraiński opór daje nam zatem szansę, by stać się silnym nie tylko siłą naszych sojuszników, którzy, miejmy nadzieję, nie zostawią nas samych w momencie rosnącego zagrożenia, ale siłą własnej armii i służb. Nawet jeśli Rosja teraz ustąpi, to nie łudźmy się, że nagle stanie się miła i potulna. Dlatego Ukraińcy walczą niejako za nas. Można tu przywołać inną analogię historyczną,
kiedy na początku XVI stulecia Litwa zmagała się z Moskwą, to też dawała Polsce czas na wzmocnienie się przed kolejną rozgrywką o panowanie w tej części Europy. A potem powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, która była już w stanie zatrzymać Rosję. Pamiętajmy też, że każdy sukces Ukraińców w tej wojnie to uderzenie w kremlowskie władze. Władimir Putin, atakując Ukrainę, zagrał wabank. Jeżeli zwycięży, to może przywrócić znaczenie Rosji z czasów jego idola, cara Piotra I, ale jeżeli przegra, to może to oznaczać początek końca jego rządów, a nad Rosją zawiśnie groźba kolejnej wielkiej smuty. Jest jednak jeszcze jeden, chyba najczarniejszy scenariusz. Rosja już teraz nie ograniczy się tylko do Ukrainy, ale zacznie w mniejszym bądź większym stopniu atakować również inne państwa, wystawiając w ten sposób NATO na ostateczną próbę. Cóż, historia przyspieszyła. Przed nami czas wielkich wyzwań. Zazwyczaj w tym miejscu zachęcamy do komentarzy, subskrypcji i wsparcia na Patronite. Ale tym razem przede wszystkim prosimy o udzielenie pomocy ofiarom rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Link do zbiórki znajdziecie w opisie.